Bardzo się cieszę, że pozytywnie zakręceni ludzie zawitali do Myszkowa i propagują akcję, w której nasza młodzież będzie, mam nadzieję, w swoich domach pokazywać dobre wzorce, co należy robić z odpadami z elektroniki. Bardzo fajny pomysł. Cieszę się, że w Myszkowie, cieszę się, że będziemy mogli oddziaływać na nasze społeczeństwo. Myślę, że przeniesie się to w niedługim czasie na pozytywne efekty. Paweł Palus, Europejska Platforma Recyklingu. Witam serdecznie z Myszkowa, gdzie odbywają się ostatnie w tym roku warsztaty czwartego cyklu naszego sztandarowego programu edukacyjnego Moda na Recykling. Po raz kolejny wspólnie z projektantką Anią Kubisz uczyliśmy dzieci, jak prawidłowo postępować z elektroodpadami, pamiętając przede wszystkim, żeby nie wyrzucać ich do zwykłych pojemników na śmieci, żeby je segregować. Już dzisiaj zapraszam serdecznie na wielki finał, który odbędzie się we wrześniu w Warszawie. Serdecznie zapraszam. Przy okazji warsztatów w Myszkowie odwiedziliśmy pobliski zakład produkcyjny wieloletniego partnera RP Polska firmy Electrolux, zlokalizowany w Siewierzu. Zostaliśmy przyjęci przez pana dyrektora zakładu Wojciecha Ludwiga, który opisał nam elementy gospodarki obiegu zamkniętego stosowane w firmie. Ideą rozszerzonej odpowiedzialności producenta i gospodarki o obiegu zamkniętym jest to, by surowce pozyskiwane podczas recyklingu zużytego sprzętu miały zastosowanie w procesach produkcyjnych.